Cześć. Dobry. Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Przy Donicy. Jesteśmy w Przy Donicy. A to jest studio analogowe, a to jest Arkadiusz Kozioł. Zaczynamy nową serię filmów na kanale, w których poza mną pojawią się też inni fotografowie. Cześć. Zaczynamy od Arkadiusza Kozioła, czyli gościa, który robi najróżniejsze projekty fotograficzne i różnimy się tym, że on coś wymyśla, a potem to realizuje, a ja najpierw realizuję, a potem wymyślam. W tej chwili Arek od paru miesięcy głównie się zajmuje robieniem pejzaży na Polaroidzie, co jest dla mnie mocno obcym tematem, bo absolutnie nie robię pejzaży i bardzo mało robię Polaroidów. Dlatego mam nadzieję, że się dużo dobrego możecie od niego dowiedzieć na temat robienia zdjęć Polaroidami. Ja przy okazji też. No i co, mam nadzieję, że to będzie początek fajnej serii. Jeśli macie jakieś sugestie, kogo widzielibyście w tym cyklu i kogo moglibyśmy zaprosić, dawajcie znać w komentarzach, a my lecimy w arkadiuszowe pola na polskiej wsi. Zaczniemy, już się oddamy w ogóle pasji fotografowania i powiemy w ogóle, czym my tutaj działamy. Dobrze. Bo ty działasz Polaroidem współczesnym jakimś. Tak, to jest mój jedyny współczesny aparat, jaki mam, czyli Polaroid Now. To jest jeden z tych tam dwóch najnowszych, bo jest Polaroid Now i Polaroid Now Plus, czyli ten taki bardziej zaawansowany, do którego zrobiono filtry, do którego jest opcja aplikacji, tam wtedy sterowania czasem i przesłoną, ale ja chciałem po prostu tak naprawdę tylko tańszych wkładów, a całej reszty po prostu polaroidowej, takiej klasycznej, dlatego wziąłem to. No i ja dzisiaj działam na tym i to jest w zasadzie od kilku ładnych już naprawdę miesięcy jedyny aparat, którego używam. Dawno nie użyłem niczego innego. Jest z nami też przepiękna torebka. Bardzo dziękuję. Ja będę używał SX-70. A ty to w ogóle, co ty robisz w ogóle? Przepraszam. No, tutaj. Ej, przepraszam bardzo, no, pomagam. W sensie, powiedz, co jest ładniejszym, buba. No sorry. Najładniejszy to jestem ja z tej trójki tutaj. Czyli ty masz i-type? I-type. Tak, i-type, no może i-type. A ja mam 600 z filtrem ND, żeby to pasowało do tego, czyli w sumie działamy praktycznie na tym samym materiale. Filmie. Czyli różnica będzie nasze oko i... I szkło. Dobra. Idziemy? Tak, chodź. Dobra, muszę mieć bardziej szerokokątny obiektyw do tego cyklu. Mogę iść trochę za tobą, to będziemy się łatwiej mieścić, nie? W sensie... No, to prawda. No. O co chodzi w ogóle z tym łażeniem po polach? Tak jakoś wyszło, że po prostu chciałem robić pejzaże, no więc siłą rzeczy musiałem w te pola wyjść, żeby te pejzaże móc zrobić. I stała się rzecz, która zaskoczyła mnie samego. Mega to polubiłem, w sensie naprawdę poczułem, że bardzo mnie to uspokaja. Że lubię być w tej przestrzeni, że lubię być w niej sam, bo to jest tak, że potrafię na przykład chodzić przez... Przepraszam. Że potrafię na przykład chodzić przez, nie wiem, 6 godzin po prostu samemu, albo spędzać, dosłownie wyjeżdżać na całe dnie, spędzać je samemu i przy tym fotografować. Wcześniej powiesz, co robiłeś? Poprzednie były rzeczy i kwiaty. Tak, przed tym zrobiłem rzeczy i kwiaty, czyli taki cykl martwych natur, który powiedziałbym, że jest aktualnie zawieszony, bo go nie robię, ale sądzę, że kiedyś do niego wrócę. I były jeszcze pocztówki z naszych czasów, nie? Oraz tak, pocztówki z naszych czasów, czyli taki dokument w zasadzie z ulic Krakowa, w którym robiłem portrety, znaczy to faktycznie to były portrety ludzi spotkanych na ulicy, ale w zasadzie ja nie czułem, że fotografuję ludzi, a że fotografuję jakąś pewną modę, jakąś pewną estetykę miejską. I właśnie tym były/są pocztówki z naszych czasów, bo jeśli przyjdzie coś nowego, znaczy nowa estetyka wyjdzie na ulicę, to ja chcę tę zmianę uchwycić. No ale na razie jeszcze nic tego nie zdominowało, co się na pocztówkach wydarza, dlatego są póki co zawieszone. Dobra, na razie dzisiaj skupiamy się na polach i na Polaroidzie.
a wy obczajcie sobie rzeczy Arkadiusza na jego Instagramie arkadiusz.kozioł. I gdzieś jeszcze? Poza Instagramem? Sklep.arkadiuszkozioł.pl. Kupujcie, od razu kupujcie. Nie oglądajcie, tylko kupujcie. Tylko kupować. Był już raz Polaroid ten SX70. No to nie nagrywam. Ale ja chciałem powiedzieć. Ale nie, no jak był, to powiedziałeś wszystko już. No. Ja bym tylko chciał skoczyć na chwilę tutaj, zobaczyć, czy jest tam coś ładnego. W ogóle nie zrozumiałeś. Chciałem powiedzieć kilka słów o tym aparacie, ale proszę. Zabierasz mi głos. Na moim własnym kanale. Idziesz tam, tak? Szukać rzeczy. Czy mamy iść z tobą, czy mamy czekać? Jak chcecie, jak z tobą zapraszam, ale... Dzięki. Zaczekamy. Czujemy się zaproszeni, albo nie. Ja bardzo lubię Polaroid SX70 za to, że jest lustrzanką. I na przykład ten aparat, który Arkadiusz teraz robi zdjęcia, owszem ma zalety takie, że jest współczesny, nowy, że ma tańsze wkłady, że nie mają baterii, które się potem wyrzuca do kosza, co jest średnio fajne. Ale tam jest celownik tylko taki z boku. Tam nie ma lustra, więc jest nieprecyzyjnie. A tu jest precyzyjnie. I chyba minimalna odległość ostrzenia jest bliższa w SX-ie. Więc do portretu tylko to. O kurde, jakie brzydkie. Wow. Coś tu się złego wydarzyło. Jakie coś tu się bardzo złego wydarzyło. To mi się działo, jak było za zimno. Takie popękanie. A to w ogóle... No świetnie. To w ogóle nie wiem, co to są za takie plamy. Ale spytamy się, może nasz kolega wie. Ty, to znaczy, że ja muszę mieć jeszcze cieplej chyba. Ale tu jest całkiem ciepło w sumie. No, mówiłem, że ciepło. Próbuję tu wejść. Z rozbiegu. Jestem. Jedno zdjęcie zrobione. Musiałem je włożyć do kieszeni Polaru. Nie wiem, jak się to sprawdzi. Dlaczego musisz je wkładać do kieszeni Polaru? Żeby trzymały ciepło? Żeby trzymały ciepło normalnie i się wywoływały. Normalnie mam do tego saszetkę, której pierwszy raz w życiu zapomniałem. Więc fajnie. Jest to trochę mniej wygodne, no i zobaczymy jak to wpłynie na zdjęcia, bo tak naprawdę teraz mam jakby inny proces wyrywania niż zazwyczaj, więc trochę nie wiem, czego się spodziewać. Okej, okay, ale czyli tak, zdjęcie, fotka wychodzi nam z Polaroida, nie? No i ona ma na sobie chemię? Chemię. Tak, w sensie tak, jest ma chemia. Ma w sobie troszkę chemii, nie? Mhm. I jak to się tam wszystko nam rozkłada, dzieje, ta magia, jak to się w ogóle... Tak, jeśli chodzi o sam skomplikowany proces chemiczny, to tutaj nie będę w stanie ci go przedłożyć, ale po prostu we wkładzie masz chemię, która gdy zdjęcie po naświetleniu jest wysuwane z aparatu, to w aparacie są rolki, które tę chemię rozprowadzają właśnie po całej tej powierzchni fotografii i później to w pożądanej temperaturze, czyli od tam 13 do bodajże 28 stopni, to się wywołuje tak wstępnie, bo tak naprawdę chemia działa jeszcze przez 30 dni, dopiero potem zdjęcie wysycha. Ale tak wstępne wywoływanie, że już widzisz swój efekt, to jest 15 minut. W sytuacji niskich temperatur to może być kurde 40 minut, a czasem właśnie po 40 minutach można nawet nic nie zobaczyć, jeśli jest naprawdę, naprawdę zimno. Dlatego trzeba to wkładać gdzieś po prostu, gdzie jest ciepło, czyli bliżej ciała i tak dalej. Dla mnie też jest spoko, że zawsze mam kilka warstw na sobie, więc mogę jakby stopniować to ciepło tak naprawdę, w którym chcę wywoływać. Czyli jeśli chcę na przykład zimą mieć trochę chłodniejsze kolory, ale jednak wywołać to zdjęcie tak, że będzie coś tam można zobaczyć, no to nie daje go blisko ciała, tylko daje pod kurtkę, między kurtkę a polar i wtedy jakby wychodzi spoko. Zmieniasz ten film. To nie powinno się tak odbywać, jak ja to robię. Powinienem mieć tutaj ściereczkę z mikrofibry. To jest absolutnie. Ja jako... Jakbym był Arkadiuszem Koziołem, to bym był w białych rękawiczkach bym to robił. Ja jako turysta mówię, że ten filtr można wypalcować po prostu ile się chce i to nic nie znaczy. Naprawdę? Tak. To nic nie znaczy. To nic nie świadczy. Dobra, cieszę się. Wow. Generalnie to będzie taki
protip dla ludzi, którzy chcieliby tego używać, bo ten aparat ma dwa obiektywy, jeden do portretu, a drugi do pejzażu i on go zmienia, i on zmienia ten obiektyw automatycznie wybiera. I zdarzyło mi się dosłownie, nie wiem, z 5 razy myślę, że nie zmienił mi tego obiektywu na pejzaż, no i miałem po prostu skrzanione zdjęcie, a że film jest drogi, to trzeba takich rzeczy unikać, więc zawsze przed zrobieniem pejzażu celuję sobie... Jak to ma dwa obiektywy? No zobacz, teraz masz tak, no i zobacz, i wybrał następny. I teraz ja po prostu muszę zrobić... No, a czemu one się różnią? No jest inny obiektyw, który ma inną ogniskową i ten ostrzy gdzieś tak tutaj na ciebie, a to ostrzy tam. Mhm. I teraz muszę... Teraz to była twarz Mateusza, ale zawsze jest to albo moja nogawka, albo ta torba. I żeby złapało, żebym wiedział, którego obiektywu w tym momencie używa aparat, żebym teraz usłyszał zmianę obiektywu i wiem, że robię pejzaż. Jak ja przed chwilą mówiłem, że do portretu zdecydowanie SX, a nie to, to kłamałem. To miałeś absolutną rację. Okay. Wrzuciłem wkład kolorowy. Fajno. Co to teraz? Od teraz robimy faktycznie na tym samym materiale. Tak. Gdzie idziemy dalej? No, ciebie ciekawiło to drzewo, więc jeśli byś chciał tam podejść, to możemy iść. Mrówa, cieszysz się? Kurde, ty masz jakoś po ludzku. No. A tak to mi się podoba. To też mi się podoba. Jestem zadowolony. Zaraz pokażę, co ja sobie. Bo to jest w ogóle beka. Ja to mam tutaj. Pokaż kotku, co masz w środku. Pokaż kotku, co masz w środku. To wyszło w ogóle czarne. To prawda, chociaż nawet mi się podoba. No dobra, no to jest, jest czarne. Tak. To znowu jest białe. Aha. Jest tak samo naświetlane. Aha. No to o co chodzi? Wiesz co? Kiedy to robiłeś jeszcze przed tym, jak... Tu jakieś coś wyszło. To ja wiem, że ty lubisz takie rzeczy, ale ja na przykład nie. Wiem. To jest to drzewo z tą kapliczką, nie? Aha. Tu w ogóle w sumie trochę to wygląda jak jakaś cyjanotypia. Powiem ci tak. To jest to prześwietlone, a droga w ogóle wyszła jakaś fioletowa. Jeszcze się woła, więc jak to nie będzie tak wyglądać, jak się dowoła. A jeszcze gdzieś powinno być jedno zdjęcie. Może ci wypadło. Może mi wypadło, może wszystko wypadło. Jeszcze powinno być... Gdzie ono jest? Ty, no bez jaj. Było jedyne, które jeszcze jakoś w miarę wygląda. Tu nie mamy? Nie, to są te... O Jezus, jaki zimno. Jak ten? Zordon? Zordon, totalnie Zordon. Rówczyński, pochwal się, czym fotografujesz, na jakim filmie robisz pejzaże w polu dzisiaj. Pochwal się. Robię dzisiaj zdjęcia pejzaży na filmie, który przeznaczony jest pod światło tungstenowe o czułości ISO 800 na pentagonie Sixie w kwadracie. Od zawsze lubiłem niestandardowe połączenia. Thank you.
wróciliśmy do Krakowa i żegnamy się z Arkadiuszem. Jak chcecie zobaczyć więcej jego prac, to wbijajcie na Instagram arkadiusz.kozioł. A my widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia.